Mała nas tutaj jest grupka, bo my tylko delegacja. Ja jako najstarsza właściwie na naszym prawie uniwersytecie i dawna trzyletnia starościna. Więc tyle chciałam Państwu powiedzieć, a resztę to już tu przekażemy. Przekaże nowa starościna, pani Iwona Szymańska. Proszę. Dzięki, Krysiu, bardzo. Dzień dobry Państwu. Tu? Na środku. Tak? Dzień do... Jest? Jeszcze raz? Teraz? Dobrze. Dzień dobry Państwu. Panie Przewodniczący, Panie Burmistrzu, Radni, Szanowni Goście. Dziękuję za zrozumienie i możliwość wystąpienia w niezwykle ważnej, lecz zbyt często bagatelizowanej sprawie. Rzecz o hejcie, mowie nienawiści, znęcaniu się nad drugim człowieku, zarówno fizycznie, jak i psychicznie. Drodzy Państwo, w przypadku przemocy fizycznej zazwyczaj ślady tej przemocy można zauważyć bezpośrednio i również natychmiast zareagować. Ale przemoc to nie tylko bicie, krzyk, wyzwanie, szarpanie. Przemoc w obecnych czasach często przybiera formę na przykład hejtu w internecie, nazwana ostatnio przemocą doskonałą, przemocą w białych rękawiczkach. Ofiara poddawana jest długotrwałemu dręczeniu słowem, co w konsekwencji nawet po latach doprowadza do depresji, agresji, autoagresji, a w skrajnych wypadkach do samobójstwa. Często ciężko dostrzec to zjawisko ludziom z otoczenia ofiary. Wydaje nam się, że nas nie i naszego otoczenia to nie dotyczy. Takie rzeczy tylko w telewizji. A czy my nie doświadczamy tego właśnie na własnym naszym podwórku, w naszej ukochanej Lubawce? Młodzi, piękni, którzy całe życie przed wami, jesteście tutaj bardzo młodzi, możecie naprawdę bardzo wiele, ale nie kłótnią, tylko zgodą, dojściem do porozumienia, żeby to było wszystko takie. My was chcemy oglądać na naszej telewizji, naprawdę pokażcie na tym końcu Polski, że Lubawka potrafi się zjednoczyć i coś wywalczyć, a nie tylko przekrzykiwać się nawzajem, mówić, przerzucać sobie winy, przerzucać sobie jakieś kłopoty, nie. Dojdźcie wszyscy razem, usiądźcie, dojdźcie wszyscy razem i zróbcie, żeby było dobrze. Nie przerzucajcie się już tyle tym boiskiem lubawskim. Zróbcie coś wspólnie, bo najlepiej to siedzieć i tylko się przerzucać. A kto ma to zrobić? To jest poza, a chcę skończyć. Czy ciągły hejt jednak jednego z portali internetowych wobec burmistrz Ewy Kocęby? To nie jest idealny przykład tego zjawiska. Czy przyzwolenie osób publicznych i brak jakichkolwiek reakcji na taki atak wobec pani burmistrz są do akceptowania, czy należy je ganić? Czy ostatnie zdarzenia związane ze stanem zdrowia pani burmistrz nie są jednoznacznym sygnałem, że czas zareagować? Panowie i panie, ukochani nasi, którzy my na was dajemy pieniądze, zróbcie, żeby było u nas idealnie. Naprawdę, dogadajcie się. Panie Przewodniczący, drodzy Państwo, apeluję o zajęcie stanowiska w tej sprawie i stanowcze powiedzenie nie dla hejtu. Pokażcie wy to tu u góry. Jak wy to zrobicie, to cała reszta Lubawki pójdzie za wami i będzie ekstra. Zdecydowanie reagujmy. Pierwszy cios nie jest ostatni, bo nie ma się co łudzić. On rzadko kiedy jest ostatni. On najczęściej jest początkiem całej serii ciosów, rozciągniętych w czasie, lecz zawsze tak samo bolesnych. Chciałam jeszcze tylko dodać, że wszyscy jesteśmy śmiertelni, wszyscy kiedyś umrzemy i nie ma się o co zabijać. Tak jest. Zróbcie dobro dla Lubawki. Nie myślcie o sobie. Nie myślcie tylko, że wy, czy wy myślicie, że któryś z was, państwa, stanie na stanowisku i zostanie wybrany na przewodniczącego czy na burmistrza Lubawki, nie będzie hejtów na was? Tak. Czy na was nie znajdą jakiegoś kija? Będzie tak samo, uwierzcie. Wstawcie się w sytuację, pani burmistrz. My z naszego uniwersytetu nie jesteśmy za nikim. Jesteśmy za dobrem w Lubawce. Że w tej chwili pani burmistrz została w ten sposób i jest już tak długo szkalowana i każdy się z tego cieszy i się śmieje, że pani burmistrz psychicznie chora, czy ludzie, zastanówcie się, my nie chcemy tego.
My chcemy dobra dla Lubawki, wyciągnijcie wnioski, wspólnie dążcie do tego, żeby naprawić ten stadion, żeby ta Bukówka się pięknie rozkwitała, a nie tylko sprzeczki nawzajem. Jeden to, robicie to, co tam robią na górze, nie dogadujecie się. Dobra. Jednym słowem może tylko ja tak dorzucę, że dajmy naszej pani burmistrz dokończyć przynajmniej to, co zaczęła. Dajmy jej to spokojnie skończyć. Bo wy też tego nie skończycie. O to prosimy. Bardzo, panie przewodniczący. A jesteście tutaj głosujemy na was. Ale tak, i głosowaliśmy na was. Wierzymy w to, że będzie jednak inaczej. Uniwersytet Trzeciego Wieku to są ludzie dojrzali, to nie tak. Są jakieś młokosy, to są ludzie dojrzali, którzy troszkę, jakby nie było, przeżyliśmy już i z perspektywy czasu mamy większe może doświadczenia od was. I prosimy, żebyście naprawdę to wzięli sobie do serca, a nie, tak. Że przyszła jedna z druga tutaj. Młoda i stara starościna, tak. Coś tam gadają, i tutaj nie? Sobie coś gadamy. Prosimy. Ja najbardziej, drugie panie, to hejt to jest coś naprawdę niepotrzebnego. On działa w dwie strony. My też mamy hejt zapewne z drugiej strony. Jak ktoś czyta i przegląda internet, to też wie, że też na nas są. Nie jesteśmy absolutnie za hejtem jakimkolwiek. Ale to wychodzi tu właśnie z ratusza i po każdej sesji. To widać. Ja oglądam ludzie. Każdą sesję. O, przepraszam. Jeszcze powiem tak. Pani Izo. Jak też starałam się być, prawda? Nie przeszło. Pani mi oficjalnie powiedziała, pani Wąko, nie mogę na panią głosować, prawda? Bardzo mi się to podobało, taka jest, a nie inna sprawa. Głosuję na kogoś ze swojej opcji, nie ma sprawy. Ale pytałam się, czy będzie zgoda w ratuszu? Powiedziała mi pani, że będzie. No. Więc proszę się o to starać. Staramy się o to, żeby wszystko idziemy. Pani Izo, moja sąsiadko. Proszę bardzo. To będzie wszystko. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy i przepraszamy. Dziękujemy bardzo.